Cześć, z tej strony gra w Zero Vlog Literacki. Witam Was dzisiaj w Book Hallu w podsumowaniu takich ostatnich 3,5 miesiąca, bo poprzedni Book Hall i Open Boxing, bo będziemy też otwierać paczki z książkami, był w czerwcu. Nie wiem, tak mi się wydaje, że to jest chyba taka około 3 miesięcy, to jest taka dobra w miarę taka cezura. Te filmy są dłuższe, ale przynajmniej jest o czym mówić, bo jeśli dobrze policzyłem, to udało mi się przeczytać chyba 15 książek, czyli jest ok, biorąc pod uwagę jeszcze, że tam był okres wakacyjny i ja bardzo mało na wakacjach czytam, prawie w ogóle, jakoś nie potrafię się skupić, zawsze jestem wtedy ten kryzys czytelniczy, to wyszło bardzo dobrze. Zaczniemy dzisiaj od krótkiej opowieści o tym, co się udało przeczytać. Później będzie, taka krótka chyba się nie okaże, później będzie otwieranie, no i później o tym, co na kanale w najbliższym czasie, co się udało zrobić. A, od tego może zaczniemy. Bo co się udało zrobić? Przede wszystkim dwa razy pojawiłem się gdzieś indziej poza moim kanałem, bo pojawiłem się u księgarki. Polecam bardzo ten film, bo naprawdę fajnie ta rozmowa wyszła. Wstawię Wam jeszcze link, tutaj pewnie widzieliście, jest też link na Facebooku. Pojawiłem się w Nowym Ładzie, w podcaście, w którym mówiłem o Gdyni, o festiwalu w Gdyni, o stanie polskiego kina, to też bardzo przyjemne. No i przy okazji siłą rzeczy oczywiście udało się zrobić kilka live'ów z Gdyni, które powiedzmy, one się zawsze umiarkowaną tam popularnością cieszą, ale są ludzie, którzy chyba stale je oglądają, więc bardzo fajnie, bardzo Wam dziękuję. Moi drodzy, w takim razie przejdźmy do tego, co zostało przeczytane. To znaczy, jeśli chodzi o książki, które się pojawiały, miały swoje osobne filmy, to ja je pomijam, bo zakładam, że je widzieliście, albo przynajmniej możecie je obejrzeć, tak? Natomiast z tych książek, które jeszcze które nie miały swoich filmów i nie będą miały, to z instagramowych akcji wspólnego czytania, bo tak jak się umówiliśmy, no tam są te długie rozmowy o książkach, a tutaj, żebyście wy z YouTube'a nie byli stratni, no to parę słów podsumowania o każdej z nich. Najpierw był Szum Magdaleny Tulli, i to była pierwsza książka Magdaleny Tulli, którą w ogóle przeczytałem. Wiedziałem, że jest taka autorka, że jest doceniana. Pierwszy raz coś jej przeczytałem. I powiem szczerze, że to jest absolutnie nie moja literatura, bo to jest literatura kobieca w bardzo dobrym tego słowa znaczeniu. No to jest dobra powieść psychologiczna o kobiecie, która wychodzi z domu z bardzo dużymi problemami. Te problemy są kwestią wychowania, ale nie tak, jakbyście się mogli spodziewać. Tu nie chodzi o żadną toksyczną męskość, tylko raczej o toksyczną kobiecość. Ona po prostu wychowuje się w domu rządzonym przez kobiety, które same z sobą jeszcze nie doszły do ładu i powiedzmy pewne rzeczy później niestety jej pozostawiają w takim trudnym bagażu. Finał pokazuje, z czego to wszystko się wzięło, jaka była przyczyna tej klęski gdzieś tam w dawnych czasach, jakichś tutaj strasznych tragedii, które się odcisnęły gdzieś na tych paniach i one później tak jak taka pałeczka pokoleń zostały podane dalej. Ale powiem szczerze, to co mi się w tej książce bardzo podobało, to że nie rości sobie prawa do jakichś tutaj ocen społecznych. Niewiele tego jest, tak? Oceniania, wyciągania jakichś bardzo pochopnych wniosków na temat całego społeczeństwa. Nie, to jest dramat bardzo taki intymny. To jest dramat pojedynczych osób i tego, jak one tutaj starają się funkcjonować. Może też trochę tego, ale to w ogóle mnie jakoś nie drażni, bo to jest zupełnie zrozumiałe. Jak nie ma systemowej pomocy, tak, tylko się wszystkich tam w tej szkole polskiej właśnie traktuje tak samo. Nie widzi się, że pewne rzeczy wynikają z problemów psychicznych, a nie, że ktoś na złość nie odrobił pracy domowej. Tak?
Natomiast książka jest bardzo dobrze napisana, może poza tymi fragmentami takimi, jakby to powiedzieć, no nie chcę użyć słowa onirycznymi, ale taki powiedzmy wpadającymi gdzieś w realizm magiczny chwilami. Ja mniej więcej wiem, po co to jest, domyślam się, o co tutaj chodziło, tak, ten list jest okej, jeszcze ciekawy, ten nazista gdzieś w głowie tej bohaterki, ale to już są takie słabsze fragmenty. Chyba Tulli zdecydowanie lepiej czyta się w tych wątkach realistycznych. Takie moje wrażenie. To może, żeby zakończyć te trzy książki z Instagrama, z akcji wspólnego czytania, to później było Pięć małych świnek Agaty Christie i tutaj nie mam już tej książki, bo oddałem do biblioteki. Tutaj krótko, tak podobała mi się, chociaż to chyba nie jest to nie są takie kryminały, które ja bym tak czytał jeden po drugim, a wiem, że ludzie tak Agatę Christie czytają, ale raz na jakiś czas, tak. Dlaczego? Dlatego, że nie zafascynowała mnie postać detektywa. W tym wszystkim uważam, że Herkules Poirot gdzieś przepada. No, okej, cała sprawa to jest majstersztyk i to po prostu szapoba, czapki z głów. Rzeczywiście wielka pisarka, wielka twórczyni kryminałów. Kapitalnie rozpisane to wszystko jest na postacie, każda jest inna, każda inaczej w ogóle widzi rzeczywistość i jakby czytelnik jest zwiedziony od początku do końca, więc świetna sprawa, ale trochę mi ten detektyw w tym wszystkim gdzieś utonął. Na pewno jeszcze do jakiejś Agaty Christie wrócę, na pewno, bo bardzo fajna rzecz, ale wolę mojego Simenona. Natomiast kolejna rzecz z akcji wspólnego czytania to jest Odraza Laszlo Nemeth i słuchajcie, polecam z całego serca. To jest jedna z lepszych książek przeczytanych w tym roku. Ja wiem, że to jest malutki druczek, mało co tutaj w ogóle, na żółtych kartkach, bo to chyba tylko to wydanie jest. Ale to jest naprawdę genialny portret psychologiczny kobiety, która żyje w międzywojenne Węgry. To są chyba międzywojenne Węgry, jeśli dobrze pamiętam, bo już gdzieś mi to tam umknęło, ale to nie jest tak, ale prawie na pewno tak. Tutaj jakby czas jest niedookreślony. I to jest ten czas już jakby końcówki, odchodzenia gdzieś arystokracji, szlachty, tak, zanikania powolnego tej warstwy. No i właśnie z powodów finansowych, no nie to, że zostaje zmuszona, ale zostaje zasugerowane, że powinna wziąć ślub z bogatym chłopem. Ona nie ma na to ochoty i wszystko toczy się nie do końca tak, jak się będzie wydawało. Nie jest tak, że on na jakiegoś bardzo złego męża trafia, ale drobiazgowy portret psychologiczny tej kobiety, to jak ona sobie później przestaje radzić w ogóle w tej całej sytuacji, to jaki jest jej charakter, to jest po prostu coś genialnego. Więc najwyższa półka moim zdaniem powieści psychologicznych. I tak, jeśli bym na przykład Tulli zestawiał, która też, tak jak mówię, mi się podobała, to jednak ten realizm meta, to odwzorowywanie scena po scenie, oczywiście tu jest narracja pierwszoosobowa, więc to tak trochę jak przy Atwood jest, że no zaczynasz się zastanawiać, no dobrze, czy ktoś rzeczywiście po latach może tak drobiazgowo zapamiętywać dzień po dniu, no godzinę po godzinie prawie, że ale okej, to jest jedna postać tylko, więc zdarzają się ludzie z taką pamięcią, mogę uwierzyć, jestem w stanie w to uwierzyć. Naprawdę świetna powieść, bardzo, ale to bardzo polecam. Tyle ode mnie. Słuchajcie, nic wam więcej nie powiem w tym temacie, no bo to musiałbym spoilerować, tutaj opisywać, co dokładnie się działo. Zapraszam w razie czego na Instagrama, tam jest zapisana ta relacja, gdzie z Lotti rozmawiamy o Odrazie, no ale tam będą już jakieś spoilery, więc to czujcie się ostrzeżeni, tak?
To były te trzy rzeczy z akcji wspólnego czytania i takie rzeczy, o których bym chciał jeszcze wspomnieć. Przeczytałem biografię Hanny Malewskiej, Ostryga i Łaska. I powiem tak, bardzo, bardzo naprawdę polecam tę biografię wszystkim tym, którzy nie lubią takich biografii współczesnych. To znaczy, takich, gdzie wiecie, gdzie się wybebesza tych autorów, tam się wyciąga jakieś brudy, niebrudy i tak dalej. To nie jest do końca tak, że to jest biografia pisana na kolanach. Chociaż widać fascynację autorki biografii osobą Hanny Malewskiej. Trochę wydaje mi się, że cierpi ta książka na tym, że tam jest jednak bardzo dużo o twórczości Malewskiej, ale tej nie powieściowej. To znaczy o tej powieściowej trochę też jest, bo tam się o recepcji powieści dowiadujemy, o tym, jak ona sama do tego podchodziła. No to są bardzo ciekawe rzeczy. Natomiast o jej publicystyce, o jej tekstach, które się gdzieś tam w gazetach ukazywały, o jej zabieraniu głosu w różnych sprawach, no trochę moim zdaniem było tego za dużo, chociaż mam wrażenie, że to wynika z tego, że do wielu pewnie materiałów autorka nie miała dostępu, albo nawet ich nie ma w ogóle. Wielu rzeczy pewnie się trzeba domyśleć, bo chyba Malewska była taką osobą, która bardzo broniła swojej prywatności. Ale jedno wam powiem, niezwykła osoba, naprawdę niezwykła. Jeżeli spojrzymy na pisarki chrześcijańskie, na powieściopisarki, te, które pisały powieści historyczne, to mam takie wrażenie, że no jakby i Malewska, i Zofia Kossak reprezentują jednak jakieś katolickie spojrzenie na świat, ale są skrajnie różne. To są skrajnie różne osoby. Takie przynajmniej mam wrażenie, na ile znam, a to trochę znam życiorys Zofii Kossak i Malewskiej. No dobra, może jakieś punkty zbieżne rzeczywiście były w pewnych momentach ich żywotów, ale podejście, rozumienie religii, podejście do religii jest skrajnie różne. Naprawdę, to jest niezła biografia. Ona nie jest genialna, powalająca, ale jest naprawdę niezła. Jeżeli chodzi o faktografię, to bardzo dobrze tutaj jest. Podejście same do autorki też wydaje mi się, że jest jak najbardziej ok. Więc to zdecydowanie polecam. Tak patrzę tutaj na moje notatki, żebym o czymś nie zapomniał. A jeszcze o jednej książce chciałem wam wspomnieć, chociaż nie pamiętam, już teraz mi wyleciało z głowy, a nie sprawdziłem, czy film o niej robiłem, czy nie. Na pewno był wpis na Instagram, ale to trochę za mało. Książka pod tytułem Sny kota Warłapa. Ona jest zasadniczo skierowana do młodzieży. Ona jest dość dziwna. I to nie jest tak, że ja wam będę ją polecał, mówił, że ona jest fajna, czy na pewno się wam spodoba. Bo to jest taka trochę książka o duchowości, może zatrącającej nieco wschodem, trochę w stylu Małego Księcia, ale to jest taki lepszy Mały Książę, bo tam jest kot głównym bohaterem. To jest powieść, parabola dla młodzieży raczej, ale powiem szczerze, ponieważ to jest historia o kocie, który dostaje misję do wypełnienia, musi uratować swoją rodzinę i przechodzi taką ścieżkę rozwoju duchowego, bo on się dowiaduje, że jest z rodu wielkich kotów i tam mu się w snach ukazuje założyciel tego rodu i on go uczy walczyć. I to są takie, a w stylu właśnie jakby w starych filmów kung fu prawie, że ja się naprawdę na tym bawiłem świetnie. Mimo wszystko, mimo że ja nie lubię takich rzeczy, tam ala tam Mały Książę, w ogóle jakieś tam, nie wiem, przesłanie, spójrz w siebie i tak dalej, to całość jest Sny kota Warłapa, taki tytuł. To całość jest po prostu, no nie wiem, aż brakuje mi słowa, ale w takie tony popkulturowe uderza, na których ja się po prostu bardzo, bardzo dobrze bawiłem. Wiem, że jest druga część, która się nie pojawiła w Polsce, nie została przetłumaczona. No wielka szkoda, bo przesympatyczna rzecz i taka lekka na gdzieś tam na odtrutkę pomiędzy poważniejszymi lekturami. I na koniec jeszcze. To będą cztery, bo ja powiem razem o każdej krótko. Cztery powieści historyczne z okresu PRL-u, te zapomniane. Ponieważ byłem też na kapitularzu w Łodzi, bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy się pojawili. Było naprawdę dużo ludzi, jestem zaskoczony, bo ze 30 osób przyszło, jeśli tak jak policzyłem, i parę takich nawet
sławy, nie będę się chwalił, kto tam siedział w ławkach, przyszło, żeby posłuchać, jak opowiadam o powieściach PRL-owskich, historycznych. No, bardzo jestem zadowolony, mam nadzieję, że się wam podobało. Więc o każdej z nich 2-3 zdania. Taniec nad jeziorem Stefana Majchrowskiego, mówiłem tutaj o pierwszej części, druga jest bardzo podobna, jest trochę lepsza. Jest trochę lepsza, bo Majchrowski wybił co najmniej kilku bohaterów w poprzedniej powieści, więc już nie ma takiego natłoku bohaterów. Nadal są te ekspozycje nieszczęsne. Tam od czasu do czasu nam musi opowiedzieć autor, co mu się tam wydaje na temat świata, który opisuje. Nadal jest mnóstwo golizny, takiej nie za specjalnie wprawdzie opisywanej, ale zupełnie niepotrzebnej. Nadal jest mnóstwo ahistoryzmów, ale jakoś tak sympatycznie się to czytało. Nie ma tej nachalnej tutaj perelowskiej ideologii, więc takie było to, takie przyjemne. Taki komiks z cyckami co jakiś czas i z trupami w czasach Wenedów, których tutaj autor jako Słowian w ogóle postrzega. No ale to wiecie, PRL, nie? Potem tak, Halszka Szołtrska w Wolińskiej Strażnicy, totalna porażka. Totalna porażka. Ja się nie dziwię, że ona tak nie znosiła tych pisarzy historycznych w PRL-u i pisała, jak to oni powinni pisać, bo sama nie potrafiła. Ta młodzieżówka jest tak sztampowa, jest tak dydaktyczna, no, że po prostu no, wielka szkoda. Wielka szkoda. Ja wiem, że Szołtrska tu jako pierwsza pisze o tym, jak ten Wolin naprawdę wyglądał, że to nie była żadna drużyna wikingów, tylko tam najemni ludzie, którzy bronili tego Wolina. No ale to wszystko ginie w tym dydaktyzmie, w tym pouczaniu, rozwalaniu akcji właśnie tymi ekspozycjami i opisywaniu, jak świat wygląda, zamiast sobie to po prostu pominąć. Dużo lepsza jest Świerszczyńska Arkona Gród Świętowita, ale sama Świerszczyńska, no to była jedna z lepszych poetek okresu PRL-u. Napisała taką młodzieżówkę, bardzo antyniemiecką, wymierzoną w cesarstwo oczywiście wtedy, no ale to jakby wiadomo, czytamy między słowami, o Niemców chodziło i tutaj taka smutna opowieść dla młodzieży, ale bardzo przyjemna, jak na młodzieżówkę właśnie PRL-owską, to świetnie się to czyta, chociaż oni mieli dość dobre powieści dla młodzieży, lepsze nawet powiedziałbym niż teraz. Ja mam w ogóle wydanie z pięknymi ilustracjami, oczywiście dużo bardziej ahistoryczne niż sama książka, ale świetne są, naprawdę bardzo fajna rzecz. Ale powiem wam szczerze, no Sujkowski na koniec, Bogowie osądzą. Zaraz cięcie trzeba będzie zrobić, bo tutaj już ten aparat się wyłączy. Powiem wam tak, to jest polskich 300 pożenionych z socjalizmem. Więc jeżeli czytaliście Millera i po prostu zagryzaliście zęby z bólu w to, w jaki sposób on właśnie Spartan ukazał, to odtrutka to może być tutaj. Chociaż niestety Sujkowskiemu brakowało talentu. Ale pomysł na to, żeby Spartiatów pokazać jako tych złych, uważam, że tak powinien Miller zrobić 300. W zamyśle ta książka jest genialna. Ona jest oczywiście antyklerykalna, jest tutaj bardzo tam marksistowska i tak dalej, ale sam zamysł na intrygę, pomysł tego, nie powiem jak się nazywa bohater, bo jakbym wymówił jego imię, to ci, którzy ten okres znają, to będą już wiedzieć doskonale o co chodzi, więc nie zdradzę wam tego, ale taki dylemat jak z greckiej tragedii, gdzie on jest w sytuacji bez wyjścia, chciałby coś zrobić, tu pyta się bogów, wyrocznie mu coś tam odpowiadają, nie wie co zrobić. Tak przy okazji obserwujemy te najważniejsze wydarzenia z historii Grecji, bo i maraton widzimy, i gdzieś tam te jońskie różne wypadki się przed naszymi oczami przesuwają. Termopile są oczywiście, są też opisane Termopile w finale. No nie jest to genialne, nie rzucam na kolana, ale jest całkiem okej. Ale tak jak mówię, no
No trochę nie wyszło. Znowu, za szybko, nie potrafi się autor zatrzymać, za dużo się dzieje, ci bohaterowie tu przeskakują, pojawiają się, znikają i tak dalej, ale jako zamysł rzecz bardzo, bardzo ciekawa, tylko że z wykonaniem trochę gorzej. Dobrze, będziemy do open boxingu przechodzić powoli, ale najpierw, zanim te paczki tutaj wyciągnę, chociaż nie ma w tym jakby rzucie nie ma ich aż tak dużo, to pokażę wam książki takie luzem, które po prostu kupiłem sobie, tutaj leżą i czekają na swoje lepsze momenty. No i jak to skończymy, to już o tym co więcej na kanale. Czekajcie, tu po kolei. Namówiony przez któregoś z was, Marcin Majchrzak Cisza z wydawnictwa Wesper, to jest horror, podobno dobry. No może uwierzę w horror, chociaż ja bez przesady czytam tych powieści grozy, horrorów trochę co jakiś czas, więc nie wiem nic o fabule, ale ponieważ pisaliście, że lepszy od Wilgości, no to zobaczymy, czy ja się do polskiego horroru przekonam. Natomiast tak, dwie powieści Piotra Siemiona, ta oczywiście, no to klasyk lat 90., to dobrze było, coś tam, znaczy całej nie czytałem, ale wiem mniej więcej co i jak, i chętnie bym sobie to przypomniał. I teraz nowa rzecz, Bella Ciao. Bardzo się tej książki boję, bo to jest książka o moim ulubionym okresie w historii w ogóle całego chyba XX wieku, czyli Ziemie Odzyskane, zaraz po wojnie. I powiem tak, ktoś z was mnie na to namawiał, więc spróbuję, zaryzykuję, ale tak kartkowałem i mam dziwne wrażenie, że będę się czuł zaatakowany przez tę książkę. Nie wiem. Przeczytam, zobaczę. No i przy okazji to na Book Crossingu znalazłem gdzieś Niskie Łąki, więc zobaczymy co z tego będzie. Dobra, to teraz tak, jeszcze dwie książki, które gdzieś tam na tym kapitularzu kupiłem, to znaczy ja ich nie kupowałem nawet z myślą o sobie, ale je na pewno przeczytam i pokażę wam tutaj. Bo to jest wydawnictwo, zaraz, czy to jest jedno i to samo? Tak, wydawnictwo to będzie chyba K2A, a tutaj jest też... a to jest wydawnictwo Oblivio. Wydawnictwo Oblivio, Za lasami, Monika Litwinow. To jest kryminał. Kryminał, którego akcja rozgrywa się w okolicy Konina. No bardzo jestem ciekaw, jaki to będzie kryminał, czy to będzie kryminał w stylu Rapuzyńskiej, czy raczej jednak może nie. Może wreszcie coś innego, nowego w polskim współczesnym kryminale. Użyjemy, zobaczymy. A druga rzecz, to tutaj wydawnictwo K2A pokaże Bartłomiej Sztobryn, Zwiastunka. Tu rozmawiam i w tym przypadku rozmawiałem z autorami. Tutaj autor opowiadał, że jest to książka dla młodzieży, kierowana do młodzieży, o dziewczynie z problemami, która gdzieś tam trafia w objęcia, że tak powiem, sekty, ale też z wątkiem nadprzyrodzonym, więc ciekawe, zobaczymy, przeczytamy, zobaczymy, pewnie się gdzieś tam opiniami będę z wami dzielił. Dobrze, no to teraz otwieramy paczki. Jakby to tutaj... może zaczniemy od tej. PHU, Tami, dobra książka. Bo właśnie takie, jak mam wrażenie, że chyba jakieś paczki gdzieś, nie wiem, zostawiłem, nie znalazłem, czy... Chyba, że tu będzie to, co myślę, że będzie. Zobaczymy. Bo coś mi tak mało jest tych paczek, a wydawało mi się, że... Powinna być jedna rzecz, którą kupowałem. Co to takiego jest? A nie, dobrze. To dobrze myślałem. To chyba będą wszystkie. Książka nosi tytuł L. Douglas Glover. I to jest powieść historyczna.
której akcja rozgrywa się w XVI-wiecznej Kanadzie o jakiejś takiej awanturniczce ówczesnej, która żyła ponoć naprawdę, ale ponoć część jej losów została zmieniona. Zobaczymy, jaka, trochę się obawiam, co tutaj mogło zostać zmienione. Natomiast zaskoczyło mnie to, że podobno bardzo nietypowy język i to taki mocny, ostry język. Tak usłyszałem o tej książce na przejrzeniówkach z biblioteki skoszykowej i bardzo mnie zaintrygowało to, więc doszedłem do wniosku, że damy szansę kolejnej powieści historycznej, współczesnej i zobaczymy, czy się nie przejedziemy. Myślę, że to być może przeczytam jeszcze w tym roku. Kolejna rzecz, to może na później zostawimy, to tutaj to zaraz się okaże z tej paczki, co tutaj będzie. O, okej. A tu mam książkę z wydawnictwo alternatywne o bardzo dziwnym trochę tytule, Malarzu nasz któryś jest w niebie. Nie wiem, czy dobrze jakby rozumiem, ale mam wrażenie, że to taka fantastyka z elementami religijnymi, aczkolwiek na końcu jest też coś o erotyzmie i tak szczerze mówiąc, nie wiem. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, ale ten opis był dla mnie tak intrygujący, że stwierdziłem, zaryzykuję, ale obawiam się, że się odbiję od tej książki i że będzie źle, ale może nie, może nie. No, dobrze. Co tu jeszcze? Dobra, tutaj jest jeszcze jedna paczka. To podejrzewam, co to jest. To będzie ciekawa historia pewnie. Ponieważ to jest paczka ze znaczkiem wydawnictwa Powergraph. Więc mam pewne podejrzenia. Tak. Chyba są... Jej, ale to jest grube. Mi drodzy, tu są jeszcze w ogóle jakieś rzeczy. To później sobie zobaczymy, ale jak zobaczyłem, że Powergraph się szykuje do wydania takiej, a nie innej książki, zaraz pokażę, to stwierdziłem, że ja chyba sobie ją zamówię. I w sumie dobrze, że nie zamówiłem, bo wydawnictwo mi ją samo przysłało. No jestem teraz, czuję się teraz zobowiązany do zrecenzowania, ale z góry mówię, że jakoś bardzo szybko to chyba nie nastąpi, bo... A może nastąpi, no zobaczymy, bo no nie bardzo chwilowo mam kiedy to czytać, ale to jest powieść Jakuba Nowaka, To przez ten wiatr. Jakub Nowak wydał wcześniej zbiór opowiadań, którego mi się niestety nie udało kupić i przeczytać, a genialne recenzje w ogóle miał. Natomiast to jest powieść historyczna o Sienkiewiczu i o tym okresie jego życia, kiedy Sienkiewicz jeszcze nie był konserwatystą. Siedział sobie w Stanach Zjednoczonych i powiedzmy, no, robił rzeczy, których konserwatyście nie przystoi, między innymi z panią Modrzejewską. Znaczy, co tam dokładnie było, to nie wiadomo. Ojej, widzę, że ciekawa będzie. Ciekawie będzie na pewno. A że Stany Zjednoczone, a że okres właśnie ten XIX wiek, no to też pewnie Dziki Zachód. Zobaczymy. Ostrzę sobie zęby na tę książkę. Naprawdę ostrzę sobie na nią zęby. Dobra, to jeszcze dwie paczki. Ta jest bardzo ciężka. Ja wiem, co w niej jest. Słuchajcie. To jest paczka, która dzięki wam się tutaj pojawia. No, ponieważ tak stwierdziłem gdzieś tam w wakacje, że mogę wydać trochę więcej na książki, akurat miałem jakiś tam zapas gotówki, więc czas wrócić do komiksów. I zapytałem was, tu są nie tylko komiksy, tu są książki, które ja zamówiłem i zapomniałem w ogóle, że je zamówiłem. Ekstra. To zaraz wam jeszcze ten.
coś tutaj wspomnę. Bo ja potem, bo tak, rzeczywiście, bo ja potem trochę zmniejszyłem liczbę tych komiksów. To może od książek zaczniemy. Z Piwu Bogdan Sławiński, Sigil, przepraszam, Sigil. Usłyszałem znowu o tej książce na przejrzeniówkach z biblioteki skoszykowej, że ponoć rzecz bardzo genialna, ale bardzo ambitna i bardzo trudna, ale udana. No tutaj pisze, że historia, to czy mogę przeczytać, że historia współczesnego Fausta. Słyszałem tam porównania do Jamesa Joyce'a. Tylko ciekawi mnie to, bo tutaj z tyłu te osoby, które w blerbie piszą, no to sami doktor habilitowany, profesor, doktor habilitowany, profesor, doktor habilitowany, więc jakby ciekawi mnie, na ile akademicka będzie ta książka i czy będzie coś w niej coś takiego, co będzie ją charakteryzowało jako jednoznacznie taką, że to akademik dla akademików napisał i w zasadzie pewnie szybko to zniknie i nikt nie będzie o tej książce już za jakiś czas pamiętał, bo czasami mam takie wrażenie, że wiecie, ludzie zajmują się literaturą, nie wiem, czy autor... Nie widzę tutaj żadnych informacji. Zajmują się literaturą, próbują swoich sił w pisaniu i coś nie wychodzi. Tak pewnie będzie, jak ja zacznę pisać. A już tam jakieś opowiadania powysyłałem, może niedługo się coś pojawi. Jest na to szansa. Kolejny horror, który mi poleciliście z wydawnictwa Vesper. Powiem wam szczerze, genialne okładki ma Vesper. Naprawdę genialne rzeczy. Piękne wydania w ogóle. Tomasz Sablik, Przypadłość. To mi też ktoś z was polecał, więc przeczytamy, zobaczymy, żeby nie było, że ja horrorów nie kupuję. Znaczy kupuję, ale nie czytam. Natomiast, jeżeli chodzi o komiksy, to pierwsza rzecz, to takie krótkie zeszyty. I tutaj trochę się tego obawiam. To jest ten Wydział Siódmy, trzy komiksy. To mi polecali ludzie z Sieradzkiego Klubu Fantastyki. Nie wiem, mam nadzieję, że nie pomyliłem nazwy. Słuchajcie, to są komiksy podobno o funkcjonariuszach... Nie wiem, czy to jest SB, czy tak, no, jakby w funkcjonariuszach PRL-u, którzy pracują w komórce zajmującej się sprawami nadnaturalnymi, czyli takie PRL-owskie X-Files. Tylko ja widzę jeden problem, że to są rzeczy bardzo krótkie, króciutkie wręcz, i ja tego nigdy w komiksach nie lubiłem. Ale zobaczymy. No może ta seria się tutaj gdzieś ten sprawdzi. Operacja Totenkopf, to jest jedynka, Larinę i Żywa Woda. Tak to wygląda. Druga rzecz, to wybraliście, o dziwo, jestem zaskoczony, to wybraliście na Instagramie. Seria Papieże w historii. Wygłosowaliście. Wziąłem sobie z tej serii dwa, miałem początkowo trzy, ale później z jednego zrezygnowałem, żeby w jednej księgarni wszystko kupić, jak widzicie. I tutaj jest Leon I Wielki, dlatego że ta historia właśnie za tylną mnie intryguje. No i nie mogłem wziąć innego, tak? Czyli Jan Paweł II, nie lękajcie się. No i... Nie było możliwości, żeby ten komiks się nie pojawił, ale szczerze ciekawi mnie, jak ta historia została tutaj pokazana i co konkretnie, czy to będzie... widzę, że chyba twórcy jednak przemyśleli sprawę i to nie jest cały, a może jest cały życiorys, no zobaczymy. No i na koniec, mam nadzieję, że tutaj się nie przejadę. Dwa pierwsze tomy kupiłem sobie, też komiksy, a jeśli się spodobają, to będę kupował kolejne. Saga. Brian... Boże, nie wiem, jak się to nazwisko wymawia. I Fiona Staples. Vaughan chyba, tak?
To podobno, też nie wiem na ile to prawda, że autor chciał zrobić coś z Gwiezdnymi Wojnami sensownego i tak za bardzo tam licencji nie miał, więc wymyślił sobie swój świat i że to jest dużo bardziej ambitne i że to podobno jedna z lepszych serii w ogóle komiksowych, jakie powstały. Okej. Sprawdźmy. Na pewno sprawdzę. A, jeszcze bym był zapomniał. Jeszcze jedna paczka do otwarcia. Trzeba się śpieszyć, bo czas ucieka. No to szybko. Mam nadzieję, że to jest to, co myślę. Bardzo chcę tę książkę przeczytać. Tak, to chyba jest to. Jaki antykwariat? Wąsaczek. Wąsaczek albo Wasaczek. To jest już kolejna książka z tego antykwariatu. Wbrew okładce, to nie jest czarna seria, moi drodzy. Stanisław Czernik, Ręka. Stanisława Czernika uwielbiam, czytałem jego rzeczy takie mniej udane, uwielbiam za język. To jest łódzki pisarz, znaczy mieszkał jakiś czas w Łodzi, później gdzieś tam pod Łodzią. Tak trudne życie chyba miał, ale to równe plotki słyszałem na ten temat w łódzkim ZLP, nie wiem jak tam było naprawdę. Ale Ręka to była jego powieść doceniona, która rzeczywiście jakieś tam nagrody zebrała i chwalona za różne rozwiązania tutaj związane z formą samą tej powieści, więc chciałbym zobaczyć, co to takiego jest, bo to książka i autor zapomniany zupełnie już, więc bardzo jestem tego ciekawy i to też bym chciał w miarę szybko przeczytać. Dobra, i zanim czas się skończy, to jeszcze tak, parę słów o tym, co dalej na kanale. Mam zaproszenie, nie wiem jak tam to wyjdzie, do wzięcia udziału w jednym jeszcze podcaście, więc to tak fajnie by było porozmawiać sobie, jeszcze nie będę zdradzał o czym i u kogo, ale sobie ten może pogadamy, zobaczymy co z tego wyjdzie, więc może się jeszcze gdzieś pojawię. Wracam do Zajdli, mam nadzieję, że się z nimi wyrobię. Powinienem, ale no właśnie dlatego mówię, że nie mam czasu na żadne inne rzeczy, bo już kończę Joanny Geisler Bóg Maszyna, więc myślę, że za tydzień w niedzielę, nie, ja nie wiem, czy w czwartek się rzucę z Geisler w krótkiej piłce, bo wolałbym, żeby, chociaż no, ciężko powiedzieć. Może będzie za tydzień w niedzielę recenzja, a może ją w czwartek damy. Pożyjemy, zobaczymy. Nic nie powiem teraz na ten temat. Nic nie powiem, bo jeszcze mi trochę zostało do końca. Nie podzielę się tutaj na razie żadnymi wrażeniami. Więc będą Zajdle, potem mi będzie brakowało jeszcze jednej powieści i zbiór opowiadań na koniec. Półtora miesiąca gdzieś zostało. Tak, półtora miesiąca. Powinienem się wyrobić. Mało czasu, ale powinienem dać radę. Obiecałem i słowa dotrzymam. Będzie na jesieni recenzja Pisgacz Hel. Pierwszej części przynajmniej. Już jestem przygotowany psychicznie do tego. Obiecuję, na jesieni się za to wezmę. Więc to będzie na pewno prędzej niż Babony z takich, wydaje mi się, podobnych klimatów. O Babonach mówiłem trochę u księgarki, więc jak ktoś jest zainteresowany, to zerknijcie. Tam na początku był link wstawiony. Wysłuchajcie sobie tej rozmowy. Bardzo bym chciał też z Wojtkiem wziąć na tapet Harariego. Nie wiem, powiedzcie mi, co Harariego powinienem przeczytać. Mnie ciągnie do Homo Deus. Wojtek chciał co innego czytać, więc pewnie zrobimy tak, że ja przeczytam to, on przeczyta co innego. On chyba chciał Sapiens. I pogadamy sobie, tak jak rozmawialiśmy o Klausie Schwabie. Ten film się cieszył bardzo dużą popularnością, więc o Hararim też byśmy sobie pogadali. Natomiast gdzieś odchodzą na plan dalszy gry. Ja się chyba jednak nie nadaję do mówienia o grach. Próbowałem też od strony technicznej, trochę mnie to przerasta, więc wydaje mi się, że w te recenzje gier to jednak nie. No, niby obiecywałem, że o cyberpunku poopowiadam, ale nie wiem, czy dam radę. Gdzieś to spycham na plan dalszy, podobnie jak z Babonami. To znaczy mam pomysł na Babony, ale
Myślę, że podobnym stylu będzie ten film z Pizgacz Hell, więc powinniście być usatysfakcjonowani. W końcu to chyba najlepiej zarabiająca pisarka polska w tym roku, więc no, tak patrzę jeszcze, czy o czymś nie zapomniałem, co dalej na kanale, lalala. No, ja mam zawsze też pomysły na jakieś takie rzeczy bardziej tutaj, której bym się mógł jakąś wiedzą podzielić z wami, ale nie wiem, czy czas pozwoli na zrobienie czegoś takiego, ale będziemy próbować. Dobrze, słuchajcie, prawie 40 minut już mówimy, więc czas kończyć. Dajcie znać w komentarzach, co byście chcieli usłyszeć. Tylko jak widzicie, no, czasu nie ma, a materiału jest mnóstwo. Dajcie znać w komentarzach, co byście chcieli usłyszeć, jakieś propozycje, czy te propozycje, które teraz pokazałem do końca jeszcze roku, to się wam podobają. I do zobaczenia w następnym odcinku. To był Gra w Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze. Bez pardonu.